Marcin Parcheta dla portalu Fight Sport. Marcin, witaj, jesteśmy dzisiaj po gali MFC7, ale przed bardzo ważnym wydarzeniem. Nie będę się koncentrował na gali MFC7. Na pewno ci się podobała, pominę ten wątek, ale w tej chwili najciekawszy wątek dla polskich kibiców i powiedzmy ludzi, którzy trenują Muay Thai, to jest twoja nadchodząca walka na gali Top Kickboxing, druga walka. Powiedz, jak jesteś przygotowany, jakie masz odczucia związane z tą walką i kto byłby tym wymarzonym twoim rywalem? Wiadomo, poszło w eter już, niejako mam walczyć z Błakawem. Nie wiem, no wiadomo, że to jest przeciwnik marzeń każdego fightera na świecie w tej wadze. Przygotowany jestem bardzo dobrze. Znaczy jak myślę, że... Znaczy, no nie myślę, ja to wiem po prostu. A wszystko okaże się na miejscu. Jest zmiana czasu, jest długi lot. Także mało czasu, znaczy prawie w ogóle nie będzie czasu na klimatyzację. No zobaczymy, no dyspozycja dnia moja i przeciwnika. No. Ja chcę wygrać, jadę po to, żeby tam wygrać, żeby iść, wejść do tego ścisłego finału, tak? Bo to będzie następny etap, ten czteroosobowy finał. Także no to jest mój cel. Te występy w KSW, twoje takie dość głośne tutaj na rynku polskim, ale jednak chyba ten występ na Top Kickboxing zrobił naprawdę wrażenie na wszystkich, tak? Ta niesamowita akcja twoja z kolanem, te dyskusje, czy to było trafienie, nie trafienie, to chyba ci jednak pomogło w wykreowaniu troszeczkę i przypomnieniu o tobie jako tym najbardziej utytułowanym polskim zawodniku Muay Thai, przynajmniej w tej części z ramienia PZKB. No tak, no... Ja wiem, no, nadarzyła się okazja startu w KSW, wykorzystałem to, pojawił się Top King, także to, no ja jestem zainteresowany, teraz mówię, no jak każdy zawodnik podnoszeniem poprzeczki, tak, no kto się nie rozwija, ten umiera, no po prostu, no ja myślę, że na rynku, znaczy ja byłem bliski tego, żeby zrezygnować już po prostu z walk, bo nie było tych, znaczy z treningu, bo nie było okazji do walki, no pojawiło się jedna i druga impreza. Co, idę dalej, za ciosem. KSW jest dalej w moich planach. Następna walka bliżej nieokreślony termin będzie, a co, no na razie jest Top King, także no, walczymy w Top Kingu, jedziemy dalej. Ta twoja kariera późno się rozpędziła, można powiedzieć, ale jak już nabrała tempa, to ciężko cię chyba zatrzymać w tym momencie. No tak, ja już kiedyś powiedziałem, jestem im starszy, tym lepszy, jak wino, to jest jedna sprawa, druga sprawa, no dlaczego się późno rozpoczęła, z tego względu, że po pierwsze trenuję sam, muszę się sam przygotować do tego, korzystam z pomocy kolegów swoich, no tutaj Bawa Jędrzejczyka, Panczeru Wrocław i mówię, Mariusza Cieśnickiego, także no jest mi trudno. Ale, no, ale jak widać daje radę. No, następna bolączka, nie tylko moja, tylko wszystkich zawodników, brak promotora, tak? Który takiego z Polski, który będzie, no, który się weźmie za to i będzie promował. Myślę, że mamy zawodników takich, którzy są w stanie stawić czoła i wygrywać, tak? Na arenach międzynarodowych. Brakuje tylko kogoś, kto naprawdę będzie podchodził do tego z sercem. Wiadomo, że nie będzie w tym pieniędzy. Ale no ktoś, jeśli ktoś trafi się z pasją i zaangażowaniem, no to myślę, że możemy się w stanie przebić. No, na razie na rynku u nas w Polsce króluje MMA, tak? Jest piękna gala, KSW, widowisko takie, że no, nie ma sobie równych w tym momencie w Polsce. Także no, jest tego przyczyna. No, ja myślę, że mogą być gale K1 Muay Thai i MMA, także no mamy dużo zawodników, mamy dużo wojowników, tak? Polska wojami zawsze stała, także no myślę, że tylko promotor. Marcin, no cóż, mamy nadzieję na ten dobry występ, na awans do tej finałowej, takiej ścisłego finału światowego. Znowu jakąś niesamowitą akcję i być może ten wymarzony pojedynek z Bułakawem, który Polska chciałaby zobaczyć. Pewnie ty też chciałbyś stoczyć i powiedzieć, kiedyś walczyłem przeciw największym mistrzom, największemu mistrzowi Muay Thai i K1. No i cóż, mamy nadzieję, że już wkrótce, bo to jest praktycznie 19-20 grudnia, to wszystko już będzie dla nas jasne, a ty będziesz zwycięzcą i będziemy mieli o czym pisać, o czym dyskutować i będą mieli kibice z czego się cieszyć. Dziękuję bardzo. My nie dziękujemy, życzymy powodzenia Marcinowi. Mamy nadzieję, że najlepszy polski zawodnik Muay Thai pokaże klasę, pokaże, że jest jak wino. Im starszy, tym lepszy. Trzymamy za niego kciuki i cóż, życzymy powodzenia w Hongkongu. Dziękuję bardzo.